Windbreaka przekonało mnie do siebie bardzo szybko. W jaki sposób? Dzięki swoim bohaterom. Ekipa Bofurin to zwariowana, różnorodna hałastra, z którą chce się przebywać. Kto wchodzi zatem w jej skład? Przede wszystkim Sakura. Krnąbrny, zadziorny chłopak, zawsze skory do bitki. Zachowanie Haruki nie wzięło się jednak z powietrza. To efekt prześladowań oraz braku zrozumienia, towarzyszące Sakurze już od dawna. Trudne chwile nie zniszczyły w chłopaku dobra oraz pragnienia, by być akceptowanym. Reakcje bohatera na wszystkie przejawy szczodrości są absolutnie bezcenne i przeurocze. Do ekipy należy też Akihiko, gość nerwowy, ale przy tym bardzo sympatyczny. Jego sposób bycia przypomina mi o Zenitsu. Obydwaj bohaterowie lubią przesadnie dramatyzować, lubią trochę pokrzyczeć, mają nawet podobny kolor włosów. Sugishita jest z kolei milczkiem, kompletnym przeciwieństwem Sakury. Toma próbuje być opanowanym, silnym przywódcą, chociaż czasem ma swych podopiecznych chyba zwyczajnie dość. Moimi ulubionymi bohaterami są natomiast Hayato i Hajime. Pierwsze z panów H to kompletne zaprzeczenie twardziela, strzegącego swej dzielnicy. Pogoda ducha, szeroki uśmiech, pełen luz oraz unikanie siłowych rozwiązań to znaki rozpoznawcze Hayato. Znaki budzące pozytywne uczucia, a przy tym łamiące pewne standardowe stereotypy o silnych gościach gotowych spuścić w pierdziel. Hajime jest natomiast liderem drużyny Bofurin. Krótko mówiąc, to niezły numer. Po pierwsze, wygląda bardzo specyficznie, jak połączenie starszego brata Todorokiego z napakowanym Normanem z The Promised Neverland. Umemiya jest wiecznie uśmiechnięty, cholernie charyzmatyczny, często nie słucha swoich podwładnych oraz lubi ogrodnictwo. Hodowanie roślin stanowi dla niego wszystko. Opowiada o nim z wielką pasją, czym kupił mnie bez reszty. Zainteresowanie Hajime posiada chyba wymiar symboliczny, który z czasem powinien stać się jasny. Bohaterowie Windbreaka są póki co świetni i czekam na ich dalszy rozwój. A animacja? Cóż, jest cudowna. Projekty postaci oraz kolorystyka wyglądają świetnie. Nie można mieć wobec nich żadnych zarzutów. Oglądanie Windbreaka staje się w ten sposób jeszcze przyjemniejsze. Cloverworks ponownie przypomniało, iż potrafią w animację, jak mało które japońskie studio. Jedną rzecz można jednak zakwestionować. Mam na myśli brak policji. Dlaczego działalność gangów nie zwróciła uwagi stróżów prawa? Patrolowanie miasta, zapobieganie pobiciom i włamaniom należy przecież do policyjnych obowiązków. W Windbreaka gliniarze nie istnieją albo mają kadrowe braki. Nie zrozumcie mnie źle, koncept anime jest naprawdę w porządku. Sprawa policji trochę mi jednak zgrzyta. Jeśli macie ochotę na tytuł akcji z licealistami w rolach głównych, a przy tym lubicie Tokyo Revengers, Windbreaka jest na pewno dla was. Bohaterowie są świetni, a animacja cieszy oczy. Z piątym odcinkiem zwiększy się także liczba scen akcji. Jeśli nie macie nic przeciwko temu, tym bardziej dajcie szansę Windbreaka.